słuchajcie, jeździmy tutaj po tym, po Miami, zobaczcie, tutaj taki jakby teatr albo kino z lat, nie wiem, 60. chyba. Kabaret. Jesteśmy w tej małej Hawanie tutaj, jakiś taki fajny diner kubański. Trochę klimat Road 66 przypomina mi, ale to jest droga 41. Tutaj. Zatrzymaliśmy się przy takim typowym amerykańskim cmentarzu, zobaczymy jak to wygląda. Woodland Park Memory. Słuchajcie, Kamila znalazła już drugi raz, nie? Drugi raz kasa znaleziona. I dzisiaj. O. 1939. Grand Army of the Republic, Miami, Florida. Piękny. Okno. Williams. Jakiś strasznie dziwny skuter, zobaczcie. Co tu jest? Co to takiego? Pierwszy raz coś takiego widzę. Czekamy. Podjechałem pod salon Komis. Patrzę, że tutaj gdzieś różne potężne fury. Jest jeden Harley, ale patrzę jak ten Ford Super Duty wygląda. Nie ma tutaj cen i jest jeszcze zamknięte, więc... Więc nie wiadomo jakie, ale postaram się jeszcze odwiedzić jakiś... Bo tutaj dużo widziałem takich Komisów. O, tu jakaś dajna. Ciekawe, w jakim pieniądzu. Szkoda, że nie są. Szkoda, że nie ma cen podanych. Tutaj chyba w autach nie, też nie widać. Tylko są daty, lata. No, dynka. Ciekawa. 103 kubiki. Kolejny kurak, ale tutaj niestety zamknięte. Naprawa. Słuchajcie, ale ten Ford, zobacz, w porównaniu do mnie, no ja mam, prawie jest tutaj maska do mojego ramienia, ja mam 2 metry, więc wyższy ode mnie. Łomatko. Takiego czegoś nie widziałem jeszcze. Jeep Gladiator. Fajna sprawa. Szkoda, że tu cen nie ma. Tam takie domki. A, tu ludzie jakby mieszkają w takich przyczepach chyba. Tu widzę jeden domek. Jest na sprzedaż. 85 tysięcy dolarów trzeba dać za coś takiego. To wygląda troszkę jak... troszkę większe niż altanka. Tutaj. No. O, tu stoi jakiś motocykl nawet. Stoi jakiś motocykl. O. Jakaś Japonia. Na Japoniach się nie znam, niestety. Ale tu widzicie, jest takie całe jakby osiedle właśnie z takich tych. Są to chyba domki holenderskie. Coś takiego.
wchodzimy na kawę do takiej piekarni o cukierni małej. Zamówiliśmy tutaj ciastka, jakąś kawę i ja sobie wziąłem jajecznicę, ale pani kompletnie nic po angielsku, musiała spiłować tłumacza. Zobaczymy, czy dostaniemy te kawy. Dostaliśmy kawę jakąś taką z rureczkami. O matko, jaka słodka! To jest chyba takie cappuccino jak w tym. Dostaliśmy takie cappuccino chyba z proszku, nie? Gdzie to żeśmy kiedyś takie w tym? Słuchajcie, doszliśmy do wniosku z Kamilą, że to jest chyba kakao. No, tutaj taką jajecznicę jeszcze zamówiłem. Tutaj pan sąsiad się powiedział, że jest z Lituanii, czyli ze Słowenii, bo już zaciekawił się naszym językiem. Takie fajne ekspresy tu mają, no ale dostaliśmy, nie wiem czy pani zrozumiała jako tofi, że chcemy, że kofi, tofi, bo tam chciała ciastka nam pokazywała jakieś tofi. Mamy na rachunku, mamy kafe cappuccino, ale nie wiem co to było. Tutaj wjechaliśmy na ten downtown, gdzie znowu są wieżowce, a tu patrzymy, że jakiś zburzony jest parking duży. No, idziemy do jakiegoś parku, ale patrzcie jaka Tesla różowa, University of Miami. Jakaś dziewczyna sobie taką Teslą elegancką śmiga. No jeszcze takiego koloru nie widziałem w Polsce, zazwyczaj są białe. No tu nasz Suburban wielgachny. Parking jest, płatność parkingiem jest przez aplikację, więc muszę tutaj za chwilę zobaczyć jak to zapłacić. Wpisujemy na stronie numer rejestracji i pokazuje nam opłatę i tu jest numer parkingu, lokalizacji. Tutaj wyszło $10 za 2 godziny. Sawarna, o! Coś takiego jak drużyna A GMC, łomatko, to mi się zawsze podobało, takie samochody. Tutaj boczne drzwi otwierane, ale petarda. Uhuhu, kiedyś dla jaj będziemy musieli Mariusz takie coś ściągnąć. A tematem tablic rejestracyjnych, zobaczcie jaka ta świetna tablica. Jeszcze personalizowana z imieniem, albo z ksywą właściciela i z Indianinem. Ram 1500 bus, o matko. To jest chyba nasze ten, Fiat. Ford Maverick, nie wiem czy to jest w Europie. Taki mały pick-up. Śmieszny. Fajnie wygląda. Jakieś służby tutaj parkowe. Mają takie, o, tutaj jakaś naczepa. Naczepo przyczepa. A to? Czy to też jest ten GMC? Nie, Isuzu. Isuzu, ale widziałem też takie GMC SFM. Szczecińska fabryka motocykli. V8. Taka pańcia. Tu plac zabaw mamy. A tu różne statki. Przed chwilą tam śmieszna taka tratwa przepływała z taką tą słomą, ścianem czy z czymś tam na dachu. Masakra. Fajnie to wyglądało. Dzieci się bawią na placu zabaw tutaj. Dzisiaj w ogóle jest taki chłodniejszy dzień. Więc sobie od rana chodzimy przez to, że dzisiaj jest co? Drugi dzień? Drugi czy trzeci dzień po przylocie? O, jakie GMC mega. To jeszcze przez ten jetlag o 3 w nocy się wszyscy obudzili, więc chyba o 7 rano żeśmy opuścili już nasz hotel. O, taki wielki F-150, ale jest jakiś podnoszony dodatkowo i ma koła większe. W ogóle dużo jest takich poszerzanych w ogóle też takich pick-upów. A tutaj zobaczcie, bus Ram, ale tablica, taka chyba czasówka papierowa. Ja mam gdzieś w kolekcji taką tablicę gdzieś takiego kartonu z lat 70. Były grube wtedy tablice, a teraz to taka po prostu cieniutka karteczka. Zobacz, wybiórka. Wow.
Na palmę wchodzi, czekaj, uważaj. Pani wiewiórko. Dzień dobry. Dzień dobry, pani wiewiórko. Orzeszka jakiegoś ma. Ma orzeszka wiewióra. Ale ci. Chodź. Jak wam mówiłem, zobaczcie, zobaczcie co tu jest. Jaki domek płynie na tratwie. Kolorowo. O, tutaj można się przepłynąć taką śmieszną tratwą. Tu jest koło, ale co najfajniejsze, to jest Jeep w takim mega żarówiastym kolorze. Super tablica rejestracyjna z piratem. Ale, ale tutaj koła odstają. O matko, takiego Jeepa. Nie no, petarda ten Jeep. Takiego jeszcze kolorko nie widziałem. Fajna żarówka. O, jest wielki Hard Rock Cafe. Zobaczę, czy są gadżety. Znaczy, czy jest otwarty teraz ten sklepik z gadżetami. To jest godzina 11. Już pan imprezuje pod Hard Rockiem. Ale tutaj ta miejscówka jest, o. Tam jest ten Jeep. W kolorku fajnym. Hello. Ho, ho, ho. Wow. Fajne. A to jest tylko dziewczynowe. Różne, różniste, ale między 14 a 16 dolarów za sztukę takie piny. Możemy to kupić? To? Nie. No dużo różnych gadżetów, ale ja czekam na step harlejowski. A tu może sobie jeszcze centa. Nie wiem, gdzie mama wyszła chyba już. Koszulki. Wieczorem musi się dziać. Dużo tutaj różnych jest statków, łódek. Też jest taksi wodna w Miami. Jakieś buciki eleganckie. Przeglądamy tutaj te pocztówki. To jest świetne. Fajne magnesy z Miami w kształcie tablic rejestracyjnych. Za 7 dolarów. Takiego bierzemy. Te tablice po 16, po 16 takie repliki, a oryginalne 35, 20. O, Alaska fajna. Czy tu u góry właśnie jeżdżą takie tramwaje jak science fiction. Szczególnie to fajnie w nocy wygląda. Uwielbiam takie auta z reklamami w Stanach. To jest akurat nie Nissan, ale jakiś taki model, nie mam pojęcia co to jest. To wielkie właśnie tak na Amerykę. Tak samo tutaj ten Ram, zobaczcie. Ram 5500. To pierwszy raz coś takiego widzę. To jest po prostu ciężarówka. To jest po prostu ciężarówka. Myślałem, że Ram 3,5 to jest największy, a jednak są większe. Potwory. Udało mi się wyjechać autem z parkingu, co było mega ciężkie. Cudem. Słuchajcie, bo to jest kolosa, z tyłu ktoś zaparkował. No ale w każdym bądź razie jedziemy teraz na takie wypasione lody do znowu do tej małej Hawany i patrzymy ile tutaj mamy. 15 minut powinno nam szybko zejść. Dobra, widzimy się na lodach. Policjanci z Miami tutaj mają parking.
idzie. O, te samochody tutaj są i to widzę, że odróżnia Miami, że tutaj praktycznie żadne auto nie ma z przodu tablicy rejestracyjnej. Wielkiego GMC 5,3 litra V8 wysiadła taka babuleńka, jak jechaliśmy. Śmiesznie to wyglądało. Policjanci z Miami też nie mają z przodu tablicy. Ale fajnie to wygląda. Jest chyba komenda. Ten ma bampera takiego zderzaka z przodu. Janio, zobacz! Zobacz, cygańskie te są. Widziałeś? Są te kubańskie cygara. Ho, ho, ho. Ale numer. Zobaczcie, tutaj jest różnych staroci. I na miejscu pan robi cygara, no. Niesamowita sprawa, no. Zabiłem kurczaków. Tutaj są podobno niesamowite lody. Straszny młyn tutaj, no, ale lody są pyszne. Ale tutaj faktycznie klimat jak na Kubie. Janek chce do kury tam. Kolejka do zdjęcia, żeby sobie przy tym muralu zrobić, ale Janek strasznie chciał z kurą. O, tutaj warsztat. O, jakaś tam fura stara jeszcze. Jakie fajne tu auto. O matko, ale to jest coś złego. Jaka tablica super. Fat Antik. Sunshine State. Coca-Cola. How much? Seven, the best. Seven, okay. Yes, the best. A full water, so sweet. Okej. Okay. $7 i można sobie kokosa zapodać. Na tym. Jest cennik, $3, pierwsza 1/6 mili. This actual price? Okej, okay, thank you. Tu McDonald's w kubańskim stylu. Tak wygląda ten McDonald's, ja. Hello. O, taka kubańska restauracja też, ale zobaczcie, jakie fajne tablice. Strzeliliśmy tam sobie fotkę przy tym muralu, ale zobaczcie tutaj, jakie tutaj są wygibasy z tymi rurami, jakieś takie śmieszne liczniki. O, kurak! Janek! Zostaw tego kuraka!
O, udało się w końcu jakiś motocykl złapać. Bo nie, jak się ktoś przyjeżdża, to nie nadążam włączać kamery. O, i tutaj też kogut. Chodź, Janio. Cash only. To stara kasa, o matko. O matko. Aha. How much the fresh coconut? Coconut $5. $5, okay. You take it open there. Okay, thank you. O, pierwszy Harley, którego tutaj widzę. Niestety nie ma czasu, żeby do niego podejść. A stoi majamska policja, więc jeszcze nie zamknął. Ale wydech, łomatko. Zobaczcie na to. 17,500 mil. Evolution. No, fajny. Fajny woszczak. A tutaj coś japońskiego. Nie wiem, co to jest. Znaleźliśmy jakąś taką małą restauracyjkę meksykańską. Ciekawe, czy tu pewnie lokalsi, mam nadzieję, że się stołują. To powinno być dobre. No, mamy menu. Guacamole takie. Te guacamole to co to jest, ta, nie? Awokado. Awokado z jakimś tam, nie? Pomidory. Pyszna. Zapłaciliśmy $60. Takie tacosy, no, tu jest miks, każdy z innym mięsem. O, wygląda super. Dużo cebuli. Marianka. Ale dużo też mięsa. Myślego. Kesaria chicken. No to. Zobaczcie, teraz dopiero żeśmy chyba z tym żeśmy chyba przesadzili. Ło matko. Ile to kosztowało? 12 tych? Nie, tacos. 12,25, no. No, powiem wam, że rewelacja. Ale sos majonezowy, to jest jakiś ten, chyba ser, nie? Parmezan, czy? To są takie ostre sosy. Chcę widzieć, bo chcę to. Chcę widzieć. Rewelacja. Zajechaliśmy na Ocean Drive. Teraz trzeba zobaczyć, gdzie tu staniemy. Ten, jakiś film tutaj chyba. Miami być więcej motocykli. Indian nowy stoi. My szukamy parkingu. Udało nam się zaparkować. Strasznie długo żeśmy tutaj jeździli, żeby znaleźć miejsce, ale jakoś żeśmy trafili, że coś $4 za godzinę i idziemy na plażę. Uwaga, nie przeszkadzać żółwiom. Tam chyba wejdziemy, nie? O, ale piękna tutaj plaża. No, ale tu czad, no. Fajna, zaraz zobaczymy jaka woda jest. A tutaj jakąś imprezę chyba. Jakiś taki wielki namiot. Tak.
tutaj domek ratowników. Dobra, takich, dużo takich gąbek tu jest powyrzucanych. Jakichś koralowców, czegoś w tym stylu. No zobaczymy, o, ciepła woda. Ło, ale mega. Ale wciąga. Nie no, mega. Świetna plaża. Kocyk zakupiony na Poland Rocku. Idealnie tutaj się przydał. Zobaczcie na to. Cała tutaj ta droga, żeby tu dojechać na tą część, na tą Miami Beach, na taką, taką jakby wyspę, jest ciekawa. I co? Ciepła? No, cieplejsza niż Bałtyk w sierpniu. Słuchajcie, pełen czad, że tutaj palmy kokosowe są. Widzę, że tam jakieś kokosy sobie leżą na dole. Zazwyczaj to wszędzie te palmy to są daktylowe. Tutaj przepięknej urody kokosiątka. A, jedziemy już do hotelu. O, słońce wyszło. Nie wiem, czy to widać, to te dwa proszaki żółte i niebieskie. No, jest tutaj takich aut różnych, niespotykanych, no. Albo niespotykanych, albo ekskluzywnych. O, tak ten Jeep fajny, nie? Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie. Hej!